wreszcie zwycięstwo kibica w Bełchatowie drżeli o wynik samego końca. No, taki mecz też trzeba wygrać, bo wiadomo, że ułożył się na nas dobrze, bo straciliśmy pierwszą bramkę. Później dostaliśmy tą bramkę i szacunek dla nas, że potrafiliśmy się podnieść z tych ciężkich chwil i wygrać ten mecz. To bardzo ważne było. No właśnie powiedz, czy była chwila zwątpienia, kiedy Ruch w zasadzie oddał jeden celny strzał, zdobył bramkę, a do końca zostało 12 minut? Taka jest piłka nożna, my dzisiaj uważam, że byliśmy zespołem lepszym, możemy grać. Dzisiaj zagrałeś od dłuższego czasu w pierwszym składzie i trzeba powiedzieć, że dużo spokojnie wprowadziłeś do linii obronnej. Nie wiem, to już zostaniem kibice i w szatni dzisiaj można powiedzieć, będzie wreszcie długo oczekiwana radość, tak? Co sobie powiedzieliście w przerwie? Znaczy, no w przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy grać konsekwentnie, bo nie było sensu się tutaj odkryć, bo Ruch gra dobrze z kąty, więc graliśmy przez swoją piłkę z wiarą w to, że możemy wygrać. Jak byś opisał tą sytuację z pierwszej połowy, kiedy o mało nie strzeliłeś gola w polu karnym, było takie zamieszanie? Była taka sytuacja, poszła piłka z boku, z żarnego, miałem na nodze, coś chyba ją trącił i odbiła mi się od piszczela i pilarz instynktowny chyba obronił.